Bronku, dzień dobry Ci ponownie na Twojej sesji. Dzień dobry, witam Ewelinkę, nową naszą terapeutkę Dzień dobry. i Milenkę. Milenko, Dzień dobry. Dzień dobry Wam obojgu. chciałbym wrócić do moich poprzednich żyć, bo myślę, że na końcu coś się musiało stać, że po prostu musiałem albo zginąć, ale chyba tak, albo sobie odebrać życie, bo po prostu cały czas mam taki niepokój, nie? Taki strach, że coś gdzieś mnie trzyma, coś jest nie tak. Jak chciałbym coś zrobić samemu, to muszę zawsze myśleć, ach, bo ktoś coś powie, nie? Dlatego chciałbym i po prostu dlaczego do tego doszedłem, bo teraz ostatnio, bo mam, nie wiem, takiego kogoś, który mi w głowie podaje różne takie wiadomości, co, jak, prawda, i Czy poddał, słyszysz głos? słyszę głos, Jeden czy kilka? jeden, Jeden. czasami mi się w tym we śnie to pokazuje. I jak ci się pokazuje ten głos? Jak ci się objawia? No to różnie, nawet wiesz, nawet jest tak, że jak byłem w pracy, to nagle słyszę, jak chcesz czegoś, to weź poproś. Dobra, ale za chwilę znowu przyszło, nawet możesz w myśli. No to wiesz, to już jest inaczej. Albo jak pracowałem i słyszę głos z tyłu za mną, że mnie woła. Także wiesz, to ja to słyszę i tak dalej. Dobrze, dobrze, zbadamy to, jasne. Kontynuuj, Bronku, kontynuuj. No ale nic, okej. Okay. Miałem takie sny, że po prostu w San Francisco na tym moście Gold, jak się nazywa? Gold something. I po prostu, że z boku tego mostu lecę. Tak zaraz, no ja wiem, no z metr od niego przelatuję i tak dalej. I kiedyś miałem... przyszło do mnie takie stwierdzenie, że będę żył 89 lat. No okej, okay, 89 lat, ale za no ale dosłownie co ma z tym wspólnego ten Golden Bridge? Poczekaj. Ale za chwilę przyszła druga podpowiedź, tylko się nie zabij. Czyli teraz tak, wiesz, to długo to do mnie nie dochodziło, ale w końcu doszło, to skojarzyłem, że dlaczego się nie zabij, być może na tym moście, albo się po prostu, wiesz, popełniłem samobójstwo, czy coś w tym rodzaju. Bronku, a kiedy widziałeś, że lecisz, to leciałeś wzdłuż tego mostu, w dół? Wzdłuż. Ja wzdłuż. Leciałem wzdłuż i most miałem po lewej stronie. Dobra. I teraz druga sprawa. Ostatnio jestem bardzo często molestowany energetycznie. Wiesz, położę się, leżę na lewym albo prawym boku i dosłownie po minucie dostaję takie wielkie uderzenie w brzuch. Także ja to czuję, no bo jeszcze nie śpię, nie, nie, nie. Takie wielkie uderzenie w brzuch. Albo czasami jak śpię, to w tym momencie z tyłu na plecach dostaję takie uderzenie, takie jakby było, jakby cię ktoś chciał budzić. Czyli albo w brzuch, albo w plecy. Tak. I teraz druga sprawa. Myślę, że chyba jestem zasiedlony. Bo słucham. Po prostu wiesz, co jakiś czas dostaję takie uderzenie, tak jakby ktoś wchodził, takie zimne, że wchodzi we mnie i aż cały się wstrząsam. I po prostu później przez dłuższy czas czuję po lewej stronie te zimno w całym ciele. Następna sprawa. Z tymi moimi szumami, co przedtem żeśmy to robili, to ja czuję, że chyba w głowie mam chipy.
I wiesz, bo to mi tak wygląda, jakbym miał jakiś taki hełm, kask, i to stamtąd przychodziły te różne te szumy. Później, co tu jeszcze chciałem? Aha, ostatnio we śnie miałem taki sen, że po prostu gdzieś pracuję i tak dalej. I w pewnym momencie podchodzimy tak jakby do zapłaty, nie? No i tam każdy podawał swoje nazwisko, czy tak. I ja miałem podać swoje, to wtedy podałem 11119. Nie wiem dlaczego, co to jest za numer, co on dla mnie oznacza. To było we śnie? Tak, to było we śnie. I to było, ja wiem, ze 2-3 tygodnie temu. Także, aha, i teraz tak. Jakiś rok temu może leżę na łóżku, nie spałem, leżę i na lewej nodze między stopą a łydką poczułem takie zimne, tak jakby klamrę ktoś założył, taką zimną, nie, na nogę, to ona była gdzieś w szerokości, ja wiem, z 5 centymetrów. I za chwilę usłyszałem taki klik. Która I to noga był lewa? lewa. Także no nie wiem, co tam chyba coś będzie z tym. Następna sprawa. Miękko, bardzo długo mnie męczą twarze. Gdzie popatrzę, widzę twarze. A teraz też widzisz bronku? Teraz tak samo, wiesz, ja po prostu I nawet gdzie są nie. te twarze? Wszędzie tam, Ale gdzie oczy, tak? tam, gdzie oczy pójdą. Wiesz, popatrzę gdzieś na jakiś obraz, popatrzę nawet na płytkę w łazience. Wystarczą mi 3-4 punkty Dobrze, i a ktoś możesz koło się teraz tego sprzętu. skupić? Możesz ich I teraz wtedy. zobaczyć te twarze i powiedzieć mi, co to są za twarze? Skup się na nich teraz. Słuchaj, słuchaj, jak ja zamknę oczy, No. to nie muszę się teraz skupiać. Jak ja To tylko zamknę zamknij oczy. oczy, to od razu mi się pokazuje twarz No. taka, wiesz, nie taka, tak jak my się widzimy teraz, tylko taka, tak jakby była rysowana, nie? Ale twarz kobiety. I opisz Cały mi tę czas. kobietę. Zamknij oczy i mi ją opisz. Skup się na tej Wiesz. twarzy. No, teraz akurat mi się nie pokazuje. Teraz mi się pokazał kolor niebieski. I taki pas. I wiesz, I poszukaj tej twarzy. Rozejrzyj się, gdzie jest ta twarz. teraz mam kolor czerwony. Ta twarz. Już. No ja szukam tej twarzy, ale nie tego. Nie To otwórz oczy rozumiem i tego. zobacz, czy teraz ją widzisz. Ale w każdym bądź razie, jak ja widzę tą twarz, to ona jest pociągła twarz, czarne włosy, takie gdzieś dotąd, prawda? Bardzo ładna kobieta. I włosy są tego, jak to się nazywa, są Rozpuszczone. nierozpuszczone, tylko są gładkie. I wiesz, to tak samo jak przedtem, żeśmy mieli tą sesję, co mówiłaś, że byłem przed tym, jak wchodziłem, co Ania doszła do. Jak to Ale się mówi? zostaw tamto, mów po prostu, co z tą Do tego twarzą, co się z tobą sporowoda, dzieje, kiedy... ale poczekaj, do tego portalu. Bo miałem kiedyś, jeszcze już dawno, miałem sen i byłem w tym portalu. Ja widziałem ten portal. Ten portal był ciemny, drzewa takie połamane, wiesz? I jak szedłem, to co chwilę pokazywały mi się na górze twarze. Jak się chciałem skupić na tej twarzy, kto to jest, czy coś w tym rodzaju,
twarze znikały. Także coś z tymi twarzami mam, nie wiem. Dobra, zapisałam sobie twarze. W I porządku. teraz, i teraz jeszcze jedno. W jednym śnie miałem, że przyszły trzy kobiety. Dwie się przyszły, przywitały, a jedna tak stanęła z boku i była taka niezdecydowana, nie? No ale jak się z tymi przywitałem, podszedłem do niej i tak samo się przywitałem, no i odwróciły się i odeszły. Nie wiem, kto to był. Chciałbym to wiedzieć. Jeszcze jedna sprawa. Można by było sprawdzić, ile mojej esencji jest tu wcielona na Ziemi. Bo ja cały czas myślę, że jestem, że żyję jeszcze oprócz tego w drugim jakimś świecie równoległym, wiesz? Bo cały czas mam sny, że ja gdzieś chodzę, że pracuję i tak dalej, wiesz, takie różne dziwne momenty. I co? No to by było chyba tyle. Dobrze, Branku. Gotowy? W razie jak coś. Aha, jeszcze może jedno, bo wiesz, jak byłem w Afryce 20 lat temu, po prostu wstałem rano, jeszcze było ciemno, i słyszę za pleców dzień dobry. No to okej, no to odpowiadam dzień dobry. Pytam się go po polsku, nie? Pytam się go, czy go mogę zobaczyć. On mówi, że tak. Wyszedł z tyłu za mnie i stanął sobie przede mną. No i tak, i wtedy przyszedł i mówi, że wszystko będzie w porządku, żebym się nie martwił i tak dalej. I podaliśmy sobie ręce, no to jeszcze akurat nie wtedy się czułem bardzo dobrze. No i później za chwilę zniknę. Kto to był? Nie wiem. Tak, żeby to by było jak na razie tyle. Branku, a powiedz mi, a gdyby w twoim życiu nie wydarzały się ani te sny, ani te sytuacje, co byś poczuł? Gdyby tego wszystkiego nie było, żadnych z tych historii, gdybyś był całkowicie zakotwiczony tylko i wyłącznie w tej rzeczywistości, czy to by ci Nie wiem. odpowiadało? Nie wiem. Ale bo wiesz, Milenko, ja bym chciał wrócić do siebie sprzed przyjścia na Ziemię i sprawdzić, zobaczyć, czy tam przed przyjściem, skąd przyszedłem, czy tam nie było już jakiegoś podpięcia, że mnie skierowano tu na Ziemię, wiesz? Jakby to było możliwe. No Dobrze. już dużo tego wszystkiego. Okej, to zaczynajmy. Jakbyś mógł Aha, wyłączyć, aha, mówi. aha, jeszcze jedno. Słuchaj, weź nas przez cały czas, niech będzie moja żona. W sensie? Ale ona Żebym chyba nie przyszła. chce być. Ale nie, tam. Ale jesteś pewny, że ona chce, bo raczej nie wyglądała na to, żeby chciała. Okej, dobra, to Możemy zostawmy. zapytać, a dlaczego chcesz, żeby była? No po prostu wiesz. To jest moje takie, żeby zobaczyła, co się ze mną dzieje, To bo na koniec ją może zaprosimy, zrozumie. dobrze? Na I koniec. Bo rodziców. zawsze tak robimy, że na koniec. Dobrze. A proszę, ostatnio sama przyszła. Właśnie. Wyłączysz mikrofon? Już raz. Dobrze, dobrze. Okej. Tylko, że ja cię nie widzę. Nie wiem, co wyłączyłeś. Jesteś? A, kamerka. Tak? Poczekaj. To nie ten środkowy, tylko ten pierwszy z lewej, biały. Dobrze? O, super. Super. Dziękuję. Ewelinko, gotowa? Gotowa? Dobrze. To teraz, jeśli leżysz sobie wygodnie, skup się na swoich oddechach. I zaczynasz się powoli, powoli już puszczać, żeby wejść głęboko, żeby odpłynąć, odfrunąć od rzeczywistości fizycznej. Najpierw musimy zrelaksować ciało. Więc pozwól, żeby twoje oddechy wewnętrznie zadziałały jak balsam, żeby cię rozluźniły całkowicie.
Czujesz, jak wszystko w tobie puszcza wewnętrznie. Robi ci się błogo w całym ciele od wewnątrz. I kiedy twoje mięśnie, organy, stawy rozluźniają się, czujesz, jak to powietrze zabiera z ciebie wszystkie myśli i troski. Cały ten balast zabiera razem z wydechami. I po każdym wydechu robi ci się bardzo przyjemnie pusto. Tak pusto, że twoje ciało przestaje ciążyć. Nie czujesz już ciężaru swojego ciała. Ono lewituje. Jest ci błogo. I zaczynasz się zapadać wewnętrznie w tej błogości. Głęboko. Coraz głębiej. I czujesz, jak wszystkie hamulce w tobie puszczają. Coraz głębiej do podświadomości. I głębiej. Teraz policz od 5 do 1 i będziesz się zapadać jeszcze głębiej i głębiej. 1 do 3 i znajdziesz się tam, gdzie nasz Bronek. Na 3 znajdziesz się przed ciałem subtelnym Bronisława. 1, 2, 3. Jestem. Słucham, jak go widzisz? On jest zamknięty w kryształkach i cały czas coś migocze i się poruszają jakieś takie lasery w tych kryształkach. I jakiej wielkości są te kryształki? On jest tak, nimi oblepiony? Oni, tak, i przenikają go. Coś takiego. I tutaj tak, takie laserki. Się poruszają. Ale te kryształy w niczym ci nie przeszkadzają. Chcesz, żebyś się do niego zbliżyła i rozpoznała. Możesz go dotknąć, jego esencji, spojrzeć głęboko w oczy. Czy to jest nasz Bronek? Tak. Jest w całości. Odpowiedź przyszła, że nie. Jest część. Odsysana esencja z tej kreacji. Dzięki tej kreacji jest odsysana esencja przez takie liany, które idą od głowy przez stopy. To jest ewidentnie pozwolenie na podział tej esencji. W nim jest pozwolenie? Tak. On na to pozwala, jasne. Bez jego pozwolenia nic takiego by się nie działo. Ile procent esencji jest w ciele fizycznym? W ciele fizycznym pozostało 92 w tej chwili. Ta część, którą widzisz, to jest ta część wcielona? Tak. Wcielona na ziemi jako Bronek? Tak. Czy Bronek nas widzi, rozpoznaje, wyczuwa? Tak, natomiast jego zmysły wszelakie są rozbite przez te lasery i kryształy. Tu szukaj najbardziej świadomej cząsteczki Bronka. Najbardziej świadomej. Ta
tej, która ciekawe, chciała w tej on sesji. ma to tutaj w ran. Ta część jest tutaj. Dobrze, wspaniale. Połącz się z tą częścią w jego dłoni. Chcę, żeby nam odpowiedział, po co nas wezwał. Na pewnym etapie tego podziału i tej kreacji przestało mu to odpowiadać. Natomiast już nie może tego zatrzymać, bo ta liana jest jak taki wodociąg. Rozumiem. Rozpoznaje mnie? Tak. Mnie też. Ciebie również, jasne. Bardzo świadomy. Bardzo świadomy. Chcę, żeby odpowiedział nam na pytanie, czy kiedy kończyła się pierwsza sesja, czy też był tak podzielony, oblepiony tymi kryształami? On mówi, że nie. To dlaczego teraz jest? Dlaczego spotykamy się po raz drugi? Pojawi się odpowiedź. Wal. Jaka odpowiedź? Że on lubi kokreować, że on lubi się jakby bawić w tej przestrzeni. I ta zabawa, on czuje, że dla niego może się bardzo źle skończyć. Że jakiś 1% chcą zostawić pod koniec życia i później tak wcielać ten 1%. I te samobójstwa to nie... No... I cały czas jakieś istoty mu mówią, żeby wcześniej nie popełnił samobójstwa czasami, bo oni chcą koniecznie zostawić ten 1%. I wcielać później 1%. Jest gotowy na to, żeby pokazać nam absolutnie wszystko? Tak, a chociaż on mówi, że i rozpoznał 8 istot, 8 kobiet w jego przestrzeni i to nie będzie łatwe spotkanie, bo one są wredne i to są takie małpy, on mówi, te kobiety. Tak. Zgadza się na tę sesję na sobie i dla siebie? Tak. I on czuje strach ogromny. Gdzie? Przed tymi kobietami, przed tymi istotami. A gdzie czuje ten strach? W podbrzuszu. W podbrzuszu. Strach jest iluzją na tamtym planie. Strach przynależy do planu fizycznego. Strach służy do tego, żeby chronić życie biologiczne, ciało, które jest śmiertelne. Strach na planie subtelnym jest iluzją, bo tam nie ma śmierci. On jest przekonany, że jest. I dla niego śmierć to jest zostawienie wcielającego się 1%. To jest dla niego śmierć. Nie. On tak mówi. Śmierć tam nie istnieje. Więc on mówi, pyta się ciebie, więc co oni mi robią? Co wykonują na mnie? Tego się dopiero dowiemy. Oni wyrok wykonują, on twierdzi. Jaki wyrok? Wyrok za pokrzywdzenie praw? Jakich praw? Jakie prawa jakie prawa zostały przekroczone? On mówi, że jest winny śmierci jakichś kobiet? Jakich kobiet? Że mu się wydaje, że oni mu to wmawiają. Najpierw niech odpowie Bronek. Skrzywdził, jakich porzucił. Kobiet? On czuje wielki żal, że on powinien opiekować się jakimiś kobietami, córkami. Dobrze, chcę, żeby znalazł ten żal w sobie. Najpierw zaczniemy od tej emocji. Ramiona i ramiona. Dobrze, chcę, żeby włożył tam swoje energetyczne ręce. Dotknął tego żalu i rozpoznał, czy to jest jego żal, jego prawdziwa emocja. On mówi, że to nawet nie jest emocja, tylko kłębiące się dymy. Ale czy jego? Przekonany jest, że on jest jak gąbka, on wszystko chłonie. Wszystko chłonie. Co jeszcze wchłonął? Wszystkie te liany? Zaadaptował kryształy, które go otaczają również? I kiedy to zrobił? Kiedy zaczął chłonąć? To wszystko?
wszystko. Pojawia się liczba 8, 8 miesięcy. Mhm. 8 miesięcy. Przedział 8 jakiś. 8, 8 mhm. jakichś jednostek mhm. temu. Tak, mhm. tak. Mhm. Czy to było już po pierwszej sesji? Przed pierwszą sesją? Kiedy tak się zaczęło dziać? Tak, po tej sesji. Mhm. Tak. To idźmy tam. Najpierw pójdziemy do momentu, kiedy kończy się pierwsza sesja. Idziemy tam. I powiedz mi, jak widzisz Bronka? On świeci i ewidentnie ktoś go testuje. Tak jakby ktoś ze swoją kreacją, jakaś istota, która też emanuje. Koniec pierwszej sesji. Zobacz z góry sytuację. Czy jest ktokolwiek, jakiekolwiek podczepienie, podpięcie? Nie ma. Jest, i widzę, jak istoty przychodzą do niego i go testują. Mhm. I on w pewnym momencie bierze nawet za ręce. Skąd przychodzą? Z przestrzeni. Mhm. Z jakiej przestrzeni przychodzą? Jest bardzo czysto. On, Bronek świeci i ta istota przychodzi w formie ludzkiej. Skąd mhm. przychodzi? Zobacz, skąd przychodzi. Z góry. Mhm. Co jest na górze? Widzę tylko taką otoczkę ochronną. Zobacz. Zobacz z boku wszystko. Z perspektywy. Co jest na górze ponad Bronkiem? Jest spodek. Mhm. I co robi ten spodek, kiedy Bronek pracuje podczas pierwszej sesji? Wygląda to tak, jakby się oddalał. Bronek go swoim... Nie wiem, swoją energetyką odsuwa i on się znowu przybliża. Mhm. Stań przed Bronkiem później... tam i zapytaj, dlaczego ten spodek jeszcze jest w jego przestrzeni? Bo on się bawi. Czym się bawi? No właśnie tym, że on go odsuwa, on przychodzi z powrotem, odsuwa i z powrotem. Mhm. I dlaczego nie wykasował tego? Dlaczego się nie odpiął całkowicie? On mówi, że skoro ma być wszechmocny, to może sobie przysuwać i odsuwać. Tak mówi. Mhm. I jak się ta zabawa kończy? Że ten spodek w końcu wyemanował tą istotę. To jest jakiś taki hologram, czy duch, mhm. coś w tym stylu. Który Kogo? Też świeci hologram? Energią ludzką. Kobiety. Mhm. I widzę tą kobietę w czarnych włosach. Mhm. I skąd wzięli ten image? Kobiety z czarnymi włosami, skąd wiedzieli, że taki hologram tak ma wyglądać? Podczas jednego zbliżenia tego spotka wyczytali w nim takie głębokie pragnienie młodości i miłości. Mhm. Mhm. I wyemanowali to. Mhm. I co się dzieje, kiedy ten hologram zbliża się do Bronka? On jest zachwycony. I dosłownie wyciąga ręce mhm. i jakby ściąga tą istotę mhm. do siebie. I co go tak zachwyca? Że to jest emanacja jego pragnienia wewnętrznego. Mhm. I co się dzieje? On przez jakiś czas czuje się dobrze. I niemal natychmiast z pleców tej istoty wychodzą kolejne istoty. Mhm. Mhm. I są w jego przestrzeni. I co robią? Najpierw się robią coś takiego, jakby czekają na przyzwyczajenie Bronka, że w ogóle one są w jego przestrzeni. Mhm. Jak ich widzi Bronek? Takie żółte istoty, bezkształtne, które też świecą światłem. Aha. I komunikują coś z nim? Czy one komunikują? Czy pozwalasz na to, żebyśmy byli? Mhm. I co on mówi? Wyszliśmy z twojej kobiety. Wyszliśmy z twojej kobiety. A tak, no dobrze, dobrze, on mówi. Mhm. I co się dzieje, kiedy pierwszy przyzwolił na ich? Gdzie pierwszy się podczepia pod kość guziczną i toczy takie liany przez całą kość krzyżową i do góry go toczy. Mhm.
Później przez palce paluchy u nóg kolejni się podczepiają i znowu toczą, jakby produkują te liany. I w momencie, kiedy te liany dochodzą do głowy, jest koniec produkcji tych lian. Coś się zmienia u Branka, czy nic? Tak, on ma taką sztywność w swoim ciele. Czuje się to tak trochę sztywno i zaczyna słuchać tej kobiety, która po raz pierwszy się pojawiła. Tak jak I co wysłucha mówi jej. Ta kobieta? I teraz będziesz wszechwiedzący, będziesz żył wiecznie. Odesamy z ciebie te części, które nie są ci potrzebne na ziemi. Będziesz żył z nami, w naszej społeczności. I kto to mówi? I to jest... Poszukaj głosu. Ze spotka jest wydobywany ten Kto to głos. mówi? To mówi komputer i wklepuje w komputer te słowa. Istota taka reptoidalna. Tak, dokładnie. I to jest właśnie ten głos, który słyszy Bronek? To jest właśnie głos z tego komputera? Tak. A co ma takiego w sobie Bronek, że może słyszeć ten komputer? Co pozwala na to, żeby Na słyszeć końcu, ten głos? kiedy te liany wyrosły w jego ciele, to na końcu tutaj pojawiły takie, nie wiem, takie membrany i z tych membran to wychodzi. Ten głos wychodzi z tych membran. I gdzie są te membrany dokładnie w jego ciele? Liany kończą się częściowo tutaj na czaszce, a membrany, z których wychodzi głos, są tutaj na skroniach i wokół uszu. Trochę tutaj w żuchwie też. On je całą powierzchnią jakby czaszki tutaj słyszy. Słyszę. Okej. Czy oprócz tych lian, tych membran, jest coś jeszcze w jego ciele? Zeskanujcie jego ciało od głowy po koniuszki palców, u rąk i stóp. Niektóre membrany się kończą w palcach. W palcach u Znaczy rąk? liany, niektóre się kończą tu w palcach i tu są takie jakby magnesy. Te membrany są magnesami z kolei. On ma nie czuć pewnych rzeczy, a pewne rzeczy mają sprawiać mu ból i przykrość. Jest też jakiś rodzaj uszkodzenia nerwów przez to. On i poprzez jakby tą dysfunkcję on ma pogłębiać swoją niechęć do tego ciała i do tego życia. Czyli przekonanie, że powinien pozwalać na odsysanie esencji, żeby żyć w nowym, wspaniałym świecie, w jakimś innym wymiarze z tymi istotami. Coś takiego. Wymiar ma być stworzony ponad ziemią. Kilka metrów, około 5-6 metrów nad ziemią i taki inny wymiar, w którym można żyć. Niby na ziemi żyjesz, a jednak I co by tam jest robił ci lżej. w tym innym wymiarze ponad ziemią? Ma Jaki jest obiecane, że plan? z tymi 8 kobietami będzie żył. Dlaczego z 8 kobietami? Dlaczego liczba 8? W jego istnieniu 8 jest idealną liczbą. Jest przekręcona ta liczba w poziomie, jest znakiem nieskończoności, czyli on w nieskończoność będzie żył w tym nowym wymiarze. I kim są te Z nimi. kobiety, z którymi będzie żył ta 8? No ja je widzę jako hologramy, jako część podzielona jakichś istot Jasne, ludzkich też. oni stworzą hologramy, ale z kim będzie żył, albo będzie przekonany, że żyje Bronek w tym sztucznym Z świecie? pięknymi kobietami, które są Ale kim są te kobiety dla niego? Emanacją jego najskrytszych marzeń. On to tak rozumie, że on jest twórczy. Że one się pojawiły tylko dlatego, że on tego pragnął. Głęboko. Dobrze. Wróćmy do teraźniejszości. Jak zareagował Bronek, kiedy zobaczył, co się wydarzyło po pierwszej sesji? Jak reaguje? On otrzypuje się z tych lian z rąk. Zaczynają go parzyć te liany. No, dlaczego go parzą? Zobacz, co jest przyczyną tego, że zaczęły go nagle parzyć. Jeszcze przed chwilą
On tu, gdzie miał to głębokie pragnienie, wychodzi z tego przekonania, że to jest oszustwo, oszustwo. I to dochodzi do jego głowy i zaczynają go parzyć, te liany w rękach, chce otrzepać się z tego. I takie igiełki wychodzą stąd. I co robiły mu te igiełki? Blokowało przewodnictwo nerwów, to na pewno. Są takie przykurcze w mięśniach, tutaj w zginaczach. I to wszystko, i tutaj też. I to wszystko miało powodować, że on nie chce tego ciała i tego wymiaru, że on chce tam być w nowym, wspaniałym świecie. Dobrze. I jak się czuje teraz, kiedy się otrzepał częściowo z tych implantów? Mówi, że chce dalej. Chce dalej pracować. Chcę, żeby zawołał te wszystkie istoty, które były wtedy w jego przestrzeni, z którymi zaczął go kreować. Wszystkie. Ilu jest? To i 21 istot. 21 istot. Mają przyjąć swoją oryginalną formę. Już. Kto to jest? Jest 8 podzielonych. Jest 8 częściowych. Jest 8 istot ludzkich, które są podzielone, tak. A pozostałe istoty to są insekty, reptiloidy. I hybrydy dwie. To jest reptiloid, który jest zrobotyzowany, który miał być w tej przestrzeni, w tym nowym, wspaniałym świecie jeszcze. I skąd oni przyszli do niego? W tej formie. Insekty i reptiloidy przyszły ze statku. Tego, który był na no, górze? No a osiem, tak, a osiem tych duchów, częściowych duchów, to w jego przestrzeni było. Od kiedy było w jego przestrzeni? Znowu osiem się pojawia. 8 miesięcy są w pełni w jego przestrzeni. A gdzie były wcześniej? Przed tą jednostką 8? 8 miesięcy czy 8. Pojawia się, że były te duchy były w spodku i wykonywała się ekstrakcja specjalnie na potrzeby Bronka. Zostaw mnie z Bronkiem. Zostaw mnie z nim. Przepuść jego najbardziej świadomą część. Hej, Bronku. Hej, moja prawa dłoń jest już wolna. Świetnie. Powiedz mi, już się nie bawisz tym statkiem? Statek mnie przytłoczył i powodował ucisk na mojej głowie. Już nie mogłem sobie go odsunąć. O, i to nie dlaczego nie jest mogłaś? Zabawa. Dlaczego nie mogłem? No, sprawdź to w sobie. Dlaczego już nie mogłaś się nim bawić? Ponieważ liany wyciągały moją tą twórczą energię, która dzięki której mogłem się bawić z tym. Czy zaczynasz rozumieć, na czym polega nasza praca? W niej nie ma odcieni szarości. Albo się od czegoś odpinasz, albo nie. Skoro jesteśmy stwórczymi istotami, no, to możemy je przyciągnąć, poobserwować, zbadać i odsunąć. Jeśli jesteś Dzięki temu stwórczy, mógłbym to nie masz opisać to potrzeby wszystko. Kokreować z kimś. Ale ja chciałbym opisać to wszystko komuś. Komu? Zawołaj tego kogoś, dużo komu ludzi. chcesz opisać. Zawołaj tego kogoś, komu chcesz opisać. Kto to jest? Pojawia się moja partnerka. Chciałbym jej to opisać. Spójrz jej w oczy. Chcę, żebyś zobaczył jej oczy i powiedz mi, kto to jest. Pojawia się na zmianę jeden z tych duchów i na zmianę moja żona. Dotknij i powiedz mi, kto to jest. Duch. Nie żona. Znasz tego ducha? Znasz tego kogoś? Czuję, że nie. Natomiast informacja przypływa, że tak, tak. Żyłam z tobą kiedyś. I to prawda? Czuję, że nie. Nie. Zapytaj, ja kim nie jest. Żyłam dużo razy na ziemi, żeby aż takie głębokie doświadczenia. Ja nie okay, znałam. Już to wiesz. Zapytaj w takim razie, kim jesteś, bo na pewno nie jesteś kimś, kogo znam. I ma ci powiedzieć, kto to jest. Jestem krzykiem w twoim głowie. I co krzyczysz? Zapytaj. Potrzebuję ciebie.
A, widzisz. O to chodzi. Ta istota potrzebuje ciebie. Zapytaj do czego? Twojej wiedzy, świadomości. Zapytaj do czego ta wiedza ma służyć. Do zabawy. Chcesz Jakiej bawić, zabawy? chcesz Zapytaj, kto się bawić. bawi. Nie daj się zwieść Miłość. tej grze, ma ci odpowiadać normalnie. Do czego służy ta zabawa? Do instalacji, do wyciągania tej stwórczej energii. Dla kogo pracuje ta istota? Dla szefa z tego spodku. Gdzie jest szef? Ma stanąć przed tobą. Już. To jest smok, smoczyca nawet. I co wyciągane jest z ciebie poprzez te duchy, poprzez te kobiety, które udają twoje partnerki? Moja siła, moja młodość, którą mam zawsze, niezależnie od wieku, w dole brzucha. I dokąd idzie ta siła, ta witalność? Dokąd idzie? Do jego mózgu, do jego głowy, do jego łap. I co Do tego robi ten byt spodku. z twoją witalnością, z twoją wiedzą? Tworzy, kreuje programy, w których mógłby mnie zamknąć. Ta wiedza jest mu bardzo potrzebna, żeby również zamykać inne istoty. Kogokolwiek bym dotknął. Kto jest ponad tym smokiem? Skażam. Ja skażam inne Kto istoty. jest ponad tym smokiem? Widzę tylko takie kolorowe diody jakieś. Kto stworzył te diody? Ten smok, żebym się nie mógł dostać dalej. Zgaś te diody. Już. I powiedz, co się stało. Jest strasznie dużo smoków tam. I tam już nie jest tak kolorowo jak u mnie. Tam to znaczy gdzie? Nie wiem, jest taka przestrzeń, jakby takie planety, czy to są albo planety, albo jakieś takie statki kosmiczne Więc i te tam diody są. zasłaniały to miejsce? Tak, jest mrocznie, wow. Aha, tam jest mrocznie. Byłeś tam kiedyś? Nie, chyba. A jest tam twoja energia? Częściowo tak. Do czego służy w tym miejscu? W tym gnieździe smoków twoja energia? Żeby wytwarzać takie kolorowe światy jak moje i te nowe, wspaniałe kolorowe światy też. Zobacz, co robią w tym świecie, który jest tworzony przez twoją energię. Oni bardzo pilnują naszej przestrzeni ziemskiej, żebyśmy nie mogli wyjść spoza Ziemi i dlatego tworzą to spektrum kolorowego nowego świata. Więc dajesz im energię, żeby tworzyli twoją klatkę. Tak. Nadal im ją dajesz? Nie. I nie mam ochoty jakby tak otrzeźwiałem. Nie mam ochoty bawić się dalej. Bo czuję, że to jest ciemne, mroczne i nie chciałbym bawić się z tym, przyciągać, sprawdzać, Na razie sprawdź coś opisywać innego. Wiesz co? komuś. Zostaw mnie z Ewelinką. Zostaw mnie z nią. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się, kochana. Wróć sobie do siebie. Możesz się na chwilkę wypiąć. Zregeneruj się i jak będziesz gotowa, to mi powiedz. Już. Już? Dobrze. Jesteś całkowicie neutralna. Nic z tego wszystkiego ciebie nie dotyczy, więc możesz sobie zaglądać, gdzie chcesz. Chcę, żebyś przejrzała ten mrok, dotknęła go, jeśli trzeba. Powiedz mi, co to jest ten mroczny świat? Co to jest ten mrok? To jest czysta kreacja, w której się ekstraktuje duszę. I jak ten mrok, połączenie, współkreowanie tego mroku wpływało na Bronka? Że nie chciał wychodzić z tej przestrzeni kolorowej całej, jakby z ziemi. Bardzo pragnął wejść do nowego wymiaru kolorowego.
Bał Więc się. chcę, żeby teraz zobaczył sobie, jak tam wchodzi. Na ekranie, przed sobą. Wchodzi do tego, w cudzysłowie, kolorowego świata. I co się dzieje? Cały czas ma wyciąganą energię. Cały czas metaliany też. I jest tak kolorowo, jak to było obiecywane? Nie, i cały czas czuję, że spodek go przytłacza. A jaki jest Że nie... w tym innym świecie, skoro nie jest tak kolorowo, jak miał Jest obiecane? bardzo dużo takiej manipulacji ze strony tych duchów Jak jest? kobiet. Niech zobaczy, jak tam jest. No, opowiadam, jak jest. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Jak jest tak kolorowo, jak mówił? Czy jest tak kolorowo? No No. właśnie nie. Nie. A jak jest? Skoro nie jest kolorowo, to jak? No właśnie czuję wyciąganie energii przez liany. Jest bardzo dużo takiego wykorzystywania. Jest taki świat trochę jak u nas, tylko że on ma 8 kobiet. I one go wykorzystują, manipulują nim. I on cały czas czuje przytłoczenie tego statku na głowie. Więc po co Bo ma to być w jest tym alternatywnym monitoring. świecie? Dlaczego nie na Ziemi? Bo na Ziemi jest wcielana 1% jego energii. Czyli jest wcielany. A tam jest wyekstrahowane 99. I to jest taka iluzja, że niby się wyzwolił. Coś takiego. Aha, to chcę, żeby zobaczył ten 1% wcielony. Jak to wygląda, takie wcielenie na 1% siebie? Ciało jest bardzo, bardzo słabe. Aha. Ulega ciągle jakimś uszkodzeniom i złamaniom. Jest bardzo nieszczęśliwy. I jak Jest to mężczyzną. nieszczęście ciała fizycznego wpływa na tą część subtelną w tamtej przestrzeni? Jeszcze więcej energii oddaje tymi lianami, bo myśli, że oddaje do ciała fizycznego. A liany idą do statku. I co jest zrobione z tą energią, którą oddaje dobrowolnie? Statek się powiększa, zasila. Głównie szefa. Tego smoka? Tak. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości, do Bronka. Jak Bronek zareagował na to, co zobaczył, na to, co konstruuje swoją energią, na to, co sobie tworzy, jaką przyszłość sobie tworzy? Stworzyło się bardzo silne napięcie wzdłuż klatki piersiowej, aż do głowy. I tutaj aż go zaciska to napięcie. Co to jest to napięcie? Chce mu się płakać. Dobrze, niech płacze. Niech płacze. Tylko niech zbada, co to jest to napięcie. To jest jakiś żal ogromny. O, znowu wracamy do żalu. Czas najwyższy się z nim spotkać, z tym żalem. To jest jego produkcja, jego emocja. Tak. Skoro płacze, to pewnie jego. Więc chcę, żeby pozwolił temu żalowi, żeby go ogarnął, żeby stał się tym swoim żalem. I chcę, żeby się wsłuchał w ten żal. Co opowiada, jaką historię ten żal? Dokąd go odnosi ten żal? Do potwornego napięcia, które przeżył w poprzednim życiu. Idziemy za tym Chodziło napięciem. Idziemy tam. Chodziło o niedopilnowanie trzech małych córeczek. To nie było jedna, to nie była jedna sytuacja, tylko cykl takich sytuacji. Małżonka, bardzo młoda kobieta, ciągle naciska na niego, że powinien pilnować tych córeczek. A ich w rzeczywistości nie da się upilnować. Są tak żywiołowe, a on jednocześnie musi pracować. On jest przytłoczony. I co się dzieje? On popełnia samobójstwo w pewnym momencie, bo ona go dręczy strasznie. Ja nie widzę, że tym dziewczynkom się coś stało. Tylko, że ta kobieta jest przepełniona jakimś lękiem ogromnym, że może im się coś stać. I ona po prostu ciągle go gnębi i gnębi.
I on tutaj powstaje jakby taka blokada, że on nie chce już słyszeć, jak ona mu stoi nad głową i krzyczy. On jest bardzo po prostu wrażliwy. I on popełnia samobójstwo wtedy. W jaki Nie sposób się utrzymuje zabija? tego. Wbija sobie tutaj, właśnie tu, w to miejsce. Jakiś, nie wiem, co to jest. To jest takie ostrze po prostu. Drewniane ostrze. Tak, widzę teraz stodoła jakąś. Jakieś takie, nie wiem, narzędzia ogrodnicze. Jest takie ostrze bardzo długie. I on się nabija na to. Tak jakby skacze na to nawet, bym powiedziała. I co się dzieje? On cały czas czuje ten żal i ten obowiązek w stosunku do tych dziewczynek. Tak jakby się zawiesza w tej stodole na górze. Wtedy przylatują takie insekty dziwne. Go łapią. Więc cofnijmy czas. Zanim popełnił to samobójstwo. Gdzie jest ten smok? Za tą kobietą. Aha. I jak jest podpięty do bronka? Nie był podpięty. Tak jakby ta kobieta go mu... Zobacz, jak tym był krzykiem. podpięty. Teraz widzę, że to jest inkarnacja już od tego smoka. Tylko, że nie był zaimplantowany i dopiero ta kobieta spowodowała, że on sam pozwolił, nie wiem, czy sam współtworzył taką blaszkę tutaj, żeby nie słyszeć tego, co ona krzyczy. I ona tak krzyczała, krzyczała i ona wygląda jakby była, nie wiem, jakby to nie ona krzyczała, tylko ten smok na niego krzyczał, żeby on popełnił to samobójstwo. On po prostu nie wytrzymał. I zrobił to. I co się dzieje po tym samobójstwie? Takie latające insekty przylatują i w taką siatkę go łapią. Kiedy on jakby unosi się w tej stodole. I co Łapią go dalej? i on jest bardzo, bardzo osłabiony. Osłabiony tym żalem i poczuciem obowiązku wobec tych córeczek i swojej małżonki. I ciągle myśli, może źle zrobiłem, może nie tak. I wtedy mogą go implantować, bo on cały czas rozważa to wszystko i męczy się I tym. kiedy już go zaimplantują, kiedy już ten proces się zakończy, co dalej z nim? Inkarnują go jako bronka. I co zostało przygotowane na to wcielenie? Takie miotanie się w życiu. Nie do końca jest przekonany, czy obrana droga jest dobra, czy wybór jest dobry. Co On cały zostało czas. wyreżyserowane? Pojawia się cały czas jego żona. I ten krzyk jej też. To Ale trochę to jakby z poprzedniego mi się życia w tym? przypomina. To samo? Tak. Okej. Okay. I dlaczego kobiety grają pierwsze skrzypce? I na Bo planie jest. subtelnym, i na fizycznym? Bo on nosi w sobie to poczucie obowiązku. On się czuje odpowiedzialny za całą przestrzeń, która go otacza. I czuję, że powinien wspomagać, jakoś I gdzie się tego kreować tą nauczył, tej przestrzeń. odpowiedzialności? Chce, żeby poszukał. Ma dostęp do wszystkich swoich informacji. Absolutnie do całej swojej egzystencji. Ziemskiej, pozaziemskiej. Gdzie się nauczył tej odpowiedzialności, że ma być odpowiedzialny za wszystkich, za wszystko z planu subtelnego? On obiecał sobie po tamtej śmierci, ja widzę, że następne wcielenie już będzie bardziej takie stanowcze, że on będzie bardziej taki męski i będzie wszystko ogarniał. Sam sobie Czyli obiecał, czy ktoś wpłynął na tę obietnicę? podczas implantowania. Tym razem sobie jakby implantują mu
różne chipy i w tym samym momencie przekazują informacje. Dasz sobie radę następnym razem, będziesz ogarniał pracę, opiekę nad wszystkimi kobietami, które cię otaczają, dziećmi i wszystko będziesz ogarniał dzięki tym implantom. Dzięki tym implantom. Tak. Bez tych implantów nie ogarnąłby. No, jakby zrezygnował, tak? I popełnił samobójstwo i to też jest zapisane w nim. Wróćmy do teraźniejszości. Zostawisz mnie z Bronkiem? Tak. Zostaw mnie z nim. Hej, Bronku. Hej. Kto cię popchnął do samobójstwa? Smok. Aha. Kto ci powiedział, że sam to zrobiłeś? Coś się rusza w moim brzuchu, jakby chciało wyjść. Co się rusza w twoim brzuchu? Nie pozwól temu wyjść. Nie wiem, to jest jak glista taka wielka. Jest i przyczep jest w organach. I rusza się aż do pępka. I Co rusza to się, jest? Chce wyjść. Jakby się chciała urodzić, coś takiego. Nie, nie pozwól jej. Zblokuj to. Tak jakbyś stworzył klatkę temu czemuś w sobie. Już nie dotyka cię wewnętrznie. Jest w tej klatce. Nie Co mogę. uwięziłeś? Nie mogę. Możesz. Ja to robię. Jeśli ty tego nie możesz, to ja to robię. Mam twoją wolę. Skończ tą szopką. To są iluzje. Już ci powiedziałam, tam ból nie istnieje. Jest zamknięte w twoim brzuchu. Co to jest? Twór. Jaki twór? Jaki twór? Wygląda jak taka gruba czczownica, krótka. Do czego służył? Co ci robiło? Widzę, że to jest, że jakbym był, to dziwne jest. To coś zostało zainstalowane na bazie kwadratu w moich organach rodnych. I to coś jest jak taki worek na energię I moją. od jak dawna to masz? 8 miesięcy, 8 lat. Kto ci to zainstalował? Ten smog, ja to karmię cały czas. I ty to Karmię, karmisz. karmię. I jak to jest dokarmiane, to to rośnie? Tak. Jak ja zaczynam myśleć, analizować, medytować, introspekcję robić, to zawsze. To przejrzyj umysł tego smoka i zobacz, do czego mu to coś służy w tobie. Żeby mnie wyjaławiać. Żeby cię wyjaławiać. A co daje wyjaławianie ciebie? Ja czuję się samotny, smutny. Czuję, że odchodzę. Czuję się słaby. Zaczynam Czyli się zaczynasz bawić w kreację. produkować takie częstotliwości, które im pasują. Tak, jestem wtedy Zobacz teraz spójny tego smoka, i jakby zobacz sprawny. tego smoka. Co teraz zrobił, kiedy zamknąłeś tę istotę w tym pudle w sobie? Przyciska jakiś guzik i nie wchodzi mu ten guzik. A to jest urządzenie, to. To I jest on to urządzenie. uruchamia. Tak. Jasne. Zapytaj go, co się teraz dzieje? Dlaczego nie może tego uruchomić? Bo zepsułem jego zabawkę? Jak ją zepsułeś? Zamknąłem w czymś, co stworzyłem bez jego zgody. Zapytaj go, czy chce to odzyskać. Mówię, że nie chce. Dlaczego nie chce odzyskać tego? Przecież to Bo jego. to ma być we mnie. I poza tobą nie chce już tego? Nie. A co na taką propozycję, żeby to było jednak w nim? Nie podoba mu się, mówi, że zburzę system. Dlaczego mu się nie podoba? W tobie mu się podoba, a w nim samym mu się nie podoba? Jego własne sprzęty mu się nie podobają?
Dlaczego? To urządzenie jest głównym urządzeniem do wyciągania energii. Wcale nie te liany. To tylko taka zabawa była. Aha. I co się teraz stało, kiedy wyłączyłeś urządzenie, główne urządzenie do wyciągania energii w tobie? Ma niestrawność jakąś w brzuchu. Co się z tobą dzieje w tobie, kiedy wyłączyłeś to, zamknąłeś to urządzenie, które było główną instalacją do wyciągania twojej energii? Cały ciele mam taki niesmak. Niesmak spowodowany tym, że czuję się cały i jakbym był ich zabawką. I dlaczego zechciałeś być ich zabawką, powiedz mi? W imię nowego, wspaniałego świata. Już widziałeś ten wspaniały świat. Chciałam zrealizować i usunąć swój żal z powodu tych córeczek. Już widziałeś również i to. Nigdy bym ich nie spotkał więcej. Po co chcesz je spotkać? Bo noszę żal cały czas w sobie. I nie zrozumiałeś wciąż tego mechanizmu? Wszystko, o czym mi opowiadasz na planie subtelnym, jest iluzją. Ponieważ w twojej naturze na planie subtelnym jest bycie do wewnątrz, a nie do zewnątrz. Po to się wcielasz, żeby twoje ciało fizyczne doświadczało wymiany, współkreacji, kontaktów. Na planie subtelnym niczego z tego nie potrzebujesz. Co jest w tobie chorego, że się tak uzewnętrzniasz? Mój kręgosłup. Masz kręgosłup na planie subtelnym? Jestem jakby przebity cały czas tym ostrzem. I powinienem ponieść karę za to, co zrobiłem. Wszystko, co mi opowiadasz, znowu jest kwestią zewnętrzną. Jakieś ostrze, które nie jest tobą. Jakaś kara, która nie pochodzi od ciebie. Cały czas opowiadasz mi o kwestiach zewnętrznych. Cały czas. Nie czuję się pełny, nie czuję się funkcjonalny. Chciałbym być kimś. Kim byś chciał więcej być? Niż jestem. Chciałbym coś znaczyć. Znaczyć dla kogo? Dla innych istot. Tylko wiesz, gdybyś coś chciał coś tworzyć. Znaczyć na przykład dla mnie, to ja bym ci powiedziała, sorry stary, nie interesuje mnie to, ponieważ ja chcę też znaczyć. Każdy chce coś znaczyć. I tak de facto przestajemy znaczyć dla siebie nawzajem, cokolwiek. Ale skoro oni kreują, to my też powinniśmy kreować i kokreować. Na planie fizycznym. Zgadzam się. Na planie fizycznym znaczymy dla siebie nawzajem i tak dalej. Mi chodzi o te istoty. Przecież oni są cały czas. Więc oni, jeżeli oni są, to trzeba z nimi współtworzyć. Kto ci tak powiedział, że trzeba z nimi współtworzyć? Ja to zrozumiałem kiedyś. Kiedy? Dawno temu. Kiedy? Dokładnie wtedy, kiedy umierałem z tamtego ciała. Co zrozumiałeś? Że dzięki nim może być łatwiej. I te kobiety nie zakrzyczą mi nigdy więcej już. Tylko czy to na pewno kobiety krzyczały? No nie. Kto krzyczał? To ten smok przez nią krzyczał. Czyli głos słyszysz w głowie? Kobieta. Jego. I czyje twarze widzisz wokół siebie? Jakiś duchów, ale częściowych tylko. Kto je wysyła do ciebie? Smok, bo jest ich władcą. Dlaczego twoje ciało boi się tworzyć? Boi się cudzych osądów? Odczuwa niepokój? Bo mi się przypomina ta sytuacja sprzed samobójstwa. To napięcie silne. Co sprawia, że twoja przeszłość nie zneutralizowała się w sobie? Że nie masz jej zarchiwizowanej w sobie jako coś neutralnego?
co sprawia, że ciągle jest żywa, że ciągle jest żywy żal, że ciągle jest żywa trauma? Co sprawia, że ta przeszłość jest ciągle aktualna w tobie? Brak przebaczenia mego własnego. Co nie pozwala ci sobie przebaczyć, samo się uzdrowić? To jest żywe we mnie, to obraz. Co to ożywia? Co ożywia przeszłość w tobie? Te duchy bardzo często też krzyczą, mówią do mnie. Do kogo? Dla kogo pracują duchy? Dla smoka. Czyli kto to ożywia w tobie? Smok. Co takiego ci zrobił, żebyś się nie uzdrowił? Twoją naturą jest samouzdrawianie. Co takiego zostało zrobione, żebyś się nie uzdrowił? Zostało. Żal został zaczipowany. O, właśnie. O to mi chodziło. A co by się stało z tym żalem? Nawet gdybyś popełnił samobójstwo i nie miał żadnego podpięcia. Najprawdopodobniej byś go nie popełnił, ale tak sobie hipotetycznie załóżmy. Popełniasz samobójstwo i uwalniasz się. W sensie od wszystkich podpięć. I co się z tobą dzieje wtedy? Zobacz sobie na ekranie. Opuściłem przestrzeń ziemską. I co się dzieje z tym poczuciem, że popełniłeś samobójstwo? Nic się nie dzieje. Nie ma tego w ogóle. I dlaczego tego już nie ma? Bo to był mój wybór. Aha. Okej. A dlaczego teraz odczuwasz ciągle żal, poczucie, że musisz być ukarany za to, że musisz odkupić to niedopatrzenie w stosunku do tych kobiet, do córek, do żony poprzedniej? Dlaczego teraz jest inaczej? Dlaczego ciągle żyjesz tamtym? Bo ten żal został zaczipowany. Ja już od tamtej pory byłem przy tym smoku i pod wpływem tego smoka bardzo silnie. Co to za chip? Dotknij tych chipów, które powodują, że masz złogi. To są takie membrany. Membrany. Kto to stworzył? Insekty. Zobacz, jak na to wpadły. Żeby stworzyć taki implant, który robi złogi emocjonalne. Że przeszłość jest wciąż aktualna. Pozyskały informację od tego smoka. A skąd on miał taką informację, żeby zblokować stare przeżycia emocjonalne? Obserwował mnie przez całe tamto życie. Sterował tą kobietą. Jakby posiadł. To wygląda tak, jakby on posiadł tą kobietę. Ona jest opętana przez niego. Zobaczył, że najczulszą strefą jest moje podbrzusze i moja miłość do tych dziewczyn, córeczek. I na tej bazie stworzył sytuację. Pozwolił, aby żal urósł. I implant jest jakby taką obietnicą jednocześnie, że następnym razem dam sobie radę. Okej, już to widzisz. I co teraz odczuwasz następnym razem? Niemoc tworzenia, strach przed osądem, głosy, twarze, sytuacje. Zobacz, czym był ten sen o moście w San Francisco? Chęcią wolności. Dlaczego most? Dlaczego San Francisco? Bo tam. Dlaczego latanie wzdłuż tego mostu? Ponieważ tam można odczuć wolność, przestrzeń. I samobójstwo jest bardzo łatwe do wykonania. Jest czysto i wolno. Można się uwolnić. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Chcę, żebyś ty zobaczyła ten sen z zewnątrz. Co to jest? Obietnica wolności. Złożona przez kogoś. Śmierć. Tak? Tak. Przez kogo? Smok mu to jakby nagrał ten sen. Tak. Za co?
Nagrodę za co? To nie jest w nagrodę, tylko to jest taka obietnica, żeby żył do końca swojego życia. Bo kiedy umrze, kiedy się zdecyduje na śmierć, to wtedy na pewno będzie wolny. Coś takiego widzę. I na czym miałaby polegać ta wolność, którą ktoś daje? No to jest iluzja. To jest iluzja i omotanie Bronka tak naprawdę. Czy Bronek zrozumiał, że nie ma takiej wolności, którą można od kogoś dostać? Wolność można sobie dać tylko samemu. Wolność podarowana od kogoś jest więzieniem. Jest iluzją tylko wolności. Rozumie to? Tak. Czy coś się w nim zmienia? Czy jego stosunek, relacja z tymi bytami, z tymi pseudokobietami pozostaje taka sama? Czy coś się zmienia? Jest w nim jakiś taki rodzaj zwątpienia. W związku z tym te duchy w ogóle nie mówią do niego. I on dosłownie bierze ręką i usuwa takie te kreacje z tych kryształów poruszających się, które są w rzeczywistości jakimiś, nie wiem, obrazami, tak jakby on obrazy w sobie nosił różne. Więc on to tak jakby wkłada w siebie rękę. I co powodowały te obrazy z tych kryształów? Widzenie twarzy wszędzie. Aha. Również. Widzenie twarzy, jasne. Nakładanie obrazu, takiej filtru percepcji rzeczywistości. On odbiera rzeczywistość inaczej niż osoby wokół niego. I dlaczego komuś zależało na tym, żeby Bronek inaczej odbierał rzeczywistość? Żeby odkleić go od rzeczywistości, żeby otoczenie jeszcze bardziej naciskało na niego, żeby się obudził, żeby zrezygnował ze swoich zainteresowań. Ja widzę takie krzyki w jego stronę i takie pretensje wręcz. Otoczenie go uważa, że on jest odklejony od rzeczywistości i on i to wzmaga w nim takie poczucie, że on nie należy tutaj do tej ziemi i powinien przejść do nowego wymiaru. Żeby go przenieść tam. Tak. I pozwala na to, żeby go ekstrahowali. Teraz zrozumiał, do czego to wszystko służy? Tak. Co robi z tymi kryształami? No właśnie tak wyciąga. Ma wszystko odpaść. Już. Ale to już. Nie ma odcieni szarości, już mu powiedziałam. Albo, albo. Albo zostaje z nimi, albo wybiera wolność swoją i sobie ją przywraca. Tylko wiesz co, on to robi na bazie takiego zwątpienia, zniechęcenia. Jest jakieś nawet rozdrażnienie, a może to rozdrażnienie jest pod tymi kryształami było w stosunku do tych istot. Tak. I on sobie jakby teraz dopiero pozwala na to odczuwanie dobrze prawdziwych uczuć do tych istot. Nareszcie pojawiło się rozdrażnienie troszkę wobec nich. Złości nawet. Dobrze, niech na razie się uwolnią ale to jest temu. Jest siła. Dobrze, na razie staje się autentyczny. Uautentycznia swoje odczucia. Teraz mówi takie różne rzeczy. A weźcie sobie to w pierony. Dajcie wy mi dobrze. Spokój. Bardzo dobrze. Okej, okay, super. Nareszcie zaczyna o siebie dbać. Nareszcie jest odwrócenie kierunków do siebie, ku sobie. Ktoś, jeden z duchów zaczyna coś mówić, a on tak brzydko do niego mówi, żeby się zamknął. I nie rozumiem z dołu, co to znaczy? Jeden z duchów zaczyna... A, z duchów, ja zrozumiałam z dołu, rozumiem już. Zaczął do niego, tylko otworzył buzię. Nie. I on od razu powiedział, że nie ma zamiaru słuchać tak. Bardzo dobrze, brawo. Brawo, nareszcie jest reakcja. Nie bierność, a reakcja. I to, że tam stoi i odwraca wszystko, przejmuje dowodzenie w swojej przestrzeni i w sobie. Bardzo dobrze. To zobaczmy, o co chodziło z tymi atakami, z tymi uderzeniami w brzuch i w plecy
przed zaśnięciem. To urządzenie, ta gąsienica. Aha. Ona się tam miota i tak uderza. On Aha. To odbiera jako uderzenie Dobrze. W brzuch. Już się nie miota. Może to wyciągnąć w ogóle. Już. Zrobił to? Zrobił to i włożył to coś na głowę. Jakby ukoronował tego smoka. Dobrze. Okej. Okay. Jak teraz widzi, odczuwa tego smoka, ich kreację? Powoli opadają iluzje. Opadają, owszem. Nadal chce z nimi współkreować? Nie. O, i dlaczego zmienił zdanie? Bo ta kreacja go ograniczała, mówi. On nie czuł swoich odczuć, tych, co teraz czuje, takie zniechęcenie do nich, takie rozdrażnienie, więc Nareszcie. Taką siłę. On teraz jakby wie, co chce zrobić. Ma taką asertywność w sobie, taką niezależność, taką męską siłę, która powoduje, że może walnąć pięścią w stół. Okej, obudziła się męskość. Dobrze. Tak. Niech walnie sobie pięścią w stół. Chcę, żeby to zrobił symbolicznie. Porządny, twardy, dębowy stół przed nim. Jego pięść. Niech walnie jak karateka. Zrobił to i poprzez tą siłę, którą wyemanował, usunął te liany z siebie. Wspaniale. I jeszcze raz walnął i te membrany. Wspaniale. I jeszcze raz i te chipy. Cudnie. Widzę, że jakieś membrany czy chipy w ogóle z oczu mu odpadły. Genialnie, brawo. To też było zaburzenie percepcji rzeczywistości po to, Dobrze. Żeby on się czuł odklejony i żeby otoczenie go tak odbierało. I oni stali się maleńcy. Dobrze. A teraz ten stół zamienia się w ten świat. Gotowy walnąć? Tak, tylko że on mówi, że to jest bardzo odpowiedzialne, bo w tym świecie już są jakieś zamknięte istoty. Jego, jeśli są tam zamknięte i współkreują, to ich współkreacja nie zostanie naruszona, tylko jego. On mówi, że jest gotowy i nabiera tak powietrza i mówi, że tu jest duży związek z tą odpowiedzialnością za innych. To jest próba. To jest próba dla niego. Czy nadal współkreuje, wierząc, że ma wpływ na inne istoty ludzkie, które są tak samo potężne jak on? Nie jest za nikogo odpowiedzialny. Ja bym sobie nie życzyła, żeby ktoś czuł się za mnie odpowiedzialny, bo to by mi uwłaczało mojej potędze. To jest próba. Coś takiego się dzieje ciekawego. No. On wypuszcza ten żal ze swojej kratki piersiowej związany z tymi córeczkami, bo to było takie zagnieżdżone było właśnie. Wypuszcza. I on przeżywa to opuszczenie tych dzieciaczków. Wypuszcza, wypuszcza, wypuszcza. Oczyścił się z poczucia winy. Wspaniale. Odpowiedzialność była na bazie poczucia winy? Jasne. Jasne. No i co? Jak tam z jego próbą? Jest w stanie walnąć w stół i zniszczyć ten świat. Chcę, żeby sprawdził, czy jest całkowicie gotowy. Tak. Na jedno porządne walnięcie. Proszę tak. bardzo. Jest dużo takich iskier srebrnych. I oczy mu błyszczą też. Co się stało, kiedy walnął w ten świat swoją pięścią? Ja widzę, że on poszerzył swoją przestrzeń energetyczną, w której jest jasno, czysto. I widzę, jakby on unosił się w powietrzu, jakby Dobrze. Rósł jego brzuch. W jego brzuchu jest taka siła i taka wolność. Brawo. Super. To chcę, żebyś jeszcze sobie sprawdził to poczucie zimna, jakby ktoś w niego wchodził na planie fizycznym. To te duchy bardzo często kobiece.
I później wychodzą razem z jego energią. Przez te liany. Okej. Czy teraz mogą w niego wejść? Nie. Nie ma już żadnego połączenia między nimi. A, super. I jak mu jest bez tego połączenia, bez tych kobiet? Ciepło. Bez tego haremu? Żywo. Mhm. Żywo. Dobrze. To chcę, żeby sprawdził sobie swoje szumy uszne. Mówił, że na planie fizycznym odczuwa to, jakby miał kask. To te membrany, te chipy, przez które były emitowane dźwięki. Czasami nie było dźwięku, żadnych słów, tylko szum. Jego ciało fizyczne chciało wiedzieć, co oznacza liczba 11, 100, 19. Liczba kolejnego członka w nowym, wspaniałym świecie, w tym spektrum. To jego liczba w tym świecie, który rozbił? Tak, tak. I emituje wibracja tej liczby, emituje przynależność do tego świata. I znowu jakieś pragnienie. Dobrze, to chcę, żeby sobie przypomniał, gdzie, w którym miejscu ludzie stawali się liczbami. W obozie koncentracyjnym. Więc już wie, czym był ten świat dla niego? Tak, obietnicą, nowym. Ale już go zniszczył. Walnął pięścią w ten świat. I jeśli chce, może przekazać o tym, co zrobił z tym światem, tym osobom, które są tam zamknięte. Ale one mają wolną wolę. Mogą współkreować lub nie. Nie jest za nich odpowiedzialny w żaden sposób. Tak, zrobił to i bez poczucia odpowiedzialności. Super. Żadnego poczucia o winy. To chodzi. Informacja. Czysta informacja, bez żadnej emocji. Najlepsza. Tak. Cudownie. Brawo. Dobrze. Jego ciało subtelne, fizyczne, odczuło, że coś się zaciskało na jego lewej nodze. Tak jakby na łydce coś się zakleszczyło. To jedna z tych kobiet znowu. Aha. I co tam robiła w jego nodze? Cały czas siedziała w tej nodze. Zakleszczyła się. I po co tam siedziała? Żeby to w ogóle to jest dziwne i śmieszne trochę, bo one konkurowały między sobą i ona takie jakieś niesnaski tworzyła, że on będzie tylko jej, że przez tą nogę to już żadna nie wejdzie, coś takiego. I teraz niech sprawdzi swoją nogę, ma coś tam? Nie, odpięte są wszystkie te kobiety, nie mają w ogóle dostępu, dobrze, jakby nie widziały go. I nie wiedziały o jego istnieniu. Tak. Bronek jeszcze pytał o taki sen z trzema kobietami, z którymi się witał. Nie miał pojęcia, kim są. To córeczki. Ale czy to były te prawdziwe córeczki? Czy ktoś nie, podstawił? Znowu te trzy przylazły. Trzy z nich przylazły i chodziło o wzmocnienie tego poczucia winy, no to żalu. Już wie. Okej. Okay. Uzdrowił to? Tak, tak. Wspaniale. Wspaniale. Ma też poczucie, właśnie pytał, czy jest podzielony, bo ma poczucie, że żyje w jakimś innym świecie, w którym pracuje, w którym tworzy. To są emitowane obrazy z tego spektrum świata, które już istniało, wtedy istniało. I znowu chodziło o to, żeby on pozwalał się ekstrahować i pragnął tam być. Coś takiego, że miał poczucie, że jest podzielone. No tak, no bo oni już ekstrahowali 8%. Bronek chciał też wiedzieć, gdzie był, zanim przyszedł na Ziemię. Ma takie wątpliwości, że coś się wydarzyło już jeszcze zanim tu trafił. Bo tak było, bo przyszedł tutaj jego pierwsza inkarnacja, to pojawia się ten obóz koncentracyjny. Z tym, że on... On niby jest przysłany przez tego smoka, ale ja nie widzę, żeby on był zaimplantowany. I jego nie dotyka to, co się tam dzieje. I on po prostu zamyka oczy i umiera. I później zostaje wcielony w tego męża, tej kobiety. I ta kobieta jest śliczna i przepiękna, ale jest opętana totalnie przez tego smoka. Dlaczego ona, taka osoba, staje się jego partnerką? Bo to było zaplanowane. I on czuje takie wręcz magiczne przyciąganie do niej. On jest po prostu zaczarowany nią.
Co go tak I ona jest czaruje, bardzo że miła, wybiera ale w tak tym trudną momencie osobę? jej piękno. Aspekt I wizualny. Jakieś takie bezpieczeństwo, ciepło, którym ona wtedy emanowała, bo wtedy jeszcze nie była tak mocno opętana przez niego, przez tego smoka. To, że jest płodna, że rodzi śliczne dzieci i faktycznie rodzi te dzieci i później wrzeszczy na niego tylko. Okej. Wrócimy do teraźniejszości. Zostaw mnie z Bronkiem. Zostaw mnie z nim. Hej, Bronku. Hej. Co czujesz teraz? Nieozdrowione poczucie osamotnienia i braku bezpieczeństwa. I gdzie się zrodziło w tobie to uczucie? Wtedy, kiedy umierałem w tym obozie. Nie pozwoliłem, żeby mnie to dotknęło i przeniknęło. Gdzie jest ten ale obóz? jednak było. Czuję, że święcim. To było. Czuję się dziś w środku taki. Czyje jest to wspomnienie Takim tego chłopcem. obozu? Moje. Moich przodków też. Dlaczego to nosisz w sobie? Czuję niezjednaną, niewyjaśnioną potrzebą przeżywania tego gdzieś w dole brzucha. To koreluje z moim sercem, z tym wydarzeniem. Naprawdę? Takie doświadczenia korelują z twoim sercem? To jest jak pamięć, obowiązek wspominania. O to mi właśnie chodzi. Kto ci zaszczepił to wspomnienie i ten obowiązek wspominania tego? Kto mi to zaszczepił? To zawsze był mężczyzna. Kim dla ciebie był ten mężczyzna? Ojcem. Pamiętaj, pamiętaj. Zapytaj go, dlaczego chce, żebyś to pamiętał. Żeby sobie przypominać. Ale co przypominać? To, Co że tam jest można być takiego takim cudownego? chłopcem samotnym. I po co masz o tym pamiętać? Nie wiem, ale to widzę teraz przed oczami te wszystkie hasła. Pamiętamy rocznica. Powiedz mi, dlaczego to tak ludzie jak stawiają podtrym. Pomniki tragicznym wydarzeniom, a nie stawiają pomników cudownym wydarzeniom? Dlaczego stawia się pomniki nagrobne ludziom, którzy umarli, a nie stawia się pomników, kiedy się rodzimy? Bo to jest niby takie honorowe. I my się Skąd wszyscy takie? jednoczymy w smutku. Właśnie, I ten skąd smutek takie? jest w naszych brzuchach. Aha. I skąd takie nawyki u ludzi, żeby honorować, pamiętać to, co gorsze, to, co To nie jest nawyk, to bolesne? jest tradycja, która jest wtłaczana od dziecka. Dzieci się prowadzi pod takie pomniki i wtedy jest ten smutek, się rodzi w brzuchu, wychodzi nogami, nie wiem, w te głazy albo w te pomniki. Do ziemi to wchodzi. Ja nie pytam ogólnie o te pomniki. Pomniki mnie najmniej interesują, tylko dlaczego ludzie upamiętniają ogólnie te, nazwijmy to, negatywne wydarzenia, emocje, stany. Dlaczego nie celebruje się tego, co fajne? Widzę bardzo dużo różnych odpowiedzi. Przede wszystkim to obniża naszą moc. Nie uwalnia nas, zakotwiczy nas tu na ziemi. Okej. Tak jakby w te trupy, które są gdzieś uwięzione i podzielone w przestrzeni, w te trupy wchodziła ta energia, a przez te trupy w te miejsca, gdzie oni są uwięzieni,
O taka frywolność i radość i celebracja dobrych rzeczy unosi nas kilka centymetrów nad ziemią. I dlaczego idziesz w tym kierunku? Tego upamiętniania tragicznych swoich przeżyć? Bo to już jest we mnie jako nawyk. A w dziecku jest tradycja, podążanie za tradycją i potrzeba przynależności społecznej. Czyli... Wszyscy tak robią, mamusiu mówi. Wszyscy tak robią, ty też. Aha. Ty też, ty też. I co by się stało, gdybyś Idziemy, zrobił idziemy. inaczej? Co by się stało? Zobacz, pod innymi względami robisz inaczej. Słyszysz, widzisz różne rzeczy, których nie widzą inni ludzie. A tutaj idziesz za stadem. Dlaczego tak robisz? Bo to korelowało w sercu z tą samotnością chłopca. Aha, bo to korelowało z twoją samotnością. I ta samotność jest bardzo silnie związana z tym, że trzeba sobie znaleźć kobietę, która wypełni, dopełni Aha. i poczucie bezpieczeństwa Okej. Okay. stworzy ognisko domowe. Fantastycznie. To teraz włóż ręce tam, gdzie Naleje masz tę ciepłej strawy. samotność. I powiedz mi, kto ci ją zaszczepił? Współtowarzyszenie Dali. Czyli kto? Kto za nimi stał? Te smoki z tej czerni. Czyli kto ci to zaszczepił? Smoki. Czyli do kogo to należy? Do smoków. To dlaczego nosisz to w sobie? No to nie chcę tego w takim razie. Wyciągnij to. I co się dzieje, kiedy wyciągasz to poczucie samotności, której, przypominam ci, jest absolutnie iluzją na planie subtelnym. Nie istnieje coś Czuję takiego jak się samotność. taki wibrujący i przejrzysty, lekki. Czuję w sobie taką młodość, świeżość. W ogóle nie czuję tej samotności. No nie, bo jej nie ma. Na planie subtelnym jej nie ma, tak samo jak nie ma tych emocji związanych z jakimkolwiek wydarzeniem ziemskim. Tylko, że ja nie rozumiem, dlaczego ja to przyjąłem. Ktoś mnie, smok mnie Bardzo wrzucił do dobre pytanie. inkarnacji. Dał mi to przeżycie, a ja sobie to zaadoptowałam, jakby to było moje. Aha. Tak było? Jak to się zmaga? To teraz zobacz, co jeszcze sobie zaadoptowałeś. Wszystko, co zaadoptowałeś, nie jest twoje. Czyścisz się całkowicie. Zaadoptowałem poczucie obowiązku za sytuację, w której jesteśmy. Sytuacja, która jest na ziemi, nie jest tylko przez nas tworzona. Jest dużo różnych warunków. Czyli w tej rodzinie, którą ja niby wybrałem, to nie ja byłam odpowiedzialna za to wszystko. A mi się wydaje i ciągle mi ludzie wtłaczają w głowę, że ja jestem odpowiedzialna za wszystko. To nieprawda jest. Może to jest złożone. Jasne. Każdy Można ma go swoje opuścić, kiedy się odpowiedzialności. chce. Bo jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, a nie za to, co się dzieje w kraju, za granicą. Jakby każdy był Nie odpowiedzialny za zwróćmy siebie, uwagi. to mielibyśmy tutaj naprawdę raj. Tak. A we wszystkich mediach się nam wtłacza, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, że to się dzieje wokół nas. Tak, i zaraz nas przytłoczy. To bzdura jest. Dobrze. Powiedz, czy to uzdrowiłeś w sobie? Czy powyrzucałeś wszystko to, co nie jest twoje, nie jest tobą? Tak, czuję. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, Ale rozłącz się. czuję moją Rozłącz siostrę się, też. Ewelinko, rozłącz się. Nie chcę żadnego ale. Co się dzieje z Bronkiem? On wskazywał na swoją szczękę i mówi, że tutaj poprzez te Nie, wszystkie stop, ingerencje. stop, Ewelinko, stop. Powiedziałam, że nie ma odcieni szarości. Albo się od czegoś uwalnia, albo to zostawia i to jest jego wybór. Nie chcę rozgrzebywania już tych starych rzeczy. Mieliśmy już No na to to on czas. Usuwa to. Bardzo dobrze i o to chodzi. Tak. To już nie ma co rozgrzebywać.
usuwa. Decyzja, krótka decyzja. Usuwam wszystko albo zostawiam. Usuwa. Brawo, super. To teraz chcę, żeby cofnął się w czasie. Do miejsca i momentu, gdzie był absolutnie sobą, w swojej naturze. Widzę go jako świecącą gwiazdę złotą. Jakkolwiek, to nie ma znaczenia, jaki ma kształt, ani kolor, ani czego. Chodzi o to, co wewnętrznie czuję. Pełnię, jedność, o, siła. Właśnie. O to chodzi. O to chodzi. I gdzie są te odczucia teraz w 2021 roku? Jest częściowo w jego gardle teraz, widzę. Budzi się to wszystko, budzi. Dobrze, ale wróćmy tam, do tamtego momentu. Chcę, żeby sobie przypomniał, jak to jest być sobą, być w pełni. Ogromny spokój. Siła, ale i spokój. Okej. Czy są wokół niego jakieś kobiety? Jakieś nie. statki? I nie. dlaczego ich nie ma? Kokreuje z kimś? Nie. I dlaczego nie kokreuje? Bo nie potrzebuje. Nasiąka czymś? Nie, jest tak pełny siebie, że Dokładnie. nie ma takiej Czy jest za możliwości. kogoś lub za coś odpowiedzialny? Tylko za siebie. Czy odczuwa ból, cierpienie, żal? Nie. Dlaczego Nie. tego nie odczuwa? Nie wiem, nie ma przyczyny, nie ma takich pojęć nawet. Bo jest tak skupiony w sobie wewnętrznie, że żadne czynniki wewnętrzne nie są w stanie na niego wpłynąć. I to jest właśnie natura naszej duszy, uwewnętrznienie. Całkowite uwewnętrznienie. Nic poza nim samym, poza jego jestestwem nie istnieje. Jest całym swoim wszechświatem. I dlatego nie ma bólu. Dlatego nie ma strachu. Dlatego nie ma potrzeb, bo jest dla siebie wszystkim. Co się dzieje, Welinkot? Uśmiechasz się? Co się dzieje? On ma taką energię, bardzo taką spokojną. W pewnym momencie, jak mówiłaś, to on wybuchł. Cudownie. Wybuchł, tworząc, nie wiem, tworząc taką ogromną przestrzeń, aby swój wszechświat wytworzył. Jest swoim wszechświatem. Ma już tego świadomość. Czy ktoś taki ma w ogóle pojęcie, ideę, żeby być czyjąś marionetką, żeby ktoś rozpisywał scenariusze na wcielenia? Nie. Czy jest w nim wiara w to, że będąc na ziemi, będąc wcielony na planie duszy, może zachować ten stan całkowitego uwewnętrznienia, jedności? Nie ma co do tego wątpliwości nawet. Wspaniale. Więc jest gotowy sobie to dać? Tak. Wracamy na tych warunkach, na jego warunkach do 2021 roku. Bez żadnego podziału, bez żadnego podpięcia, bez żadnych implantowanych mu wspomnień, tudzież częstotliwości, żalu i tak dalej, i tak dalej. Gotowy? Gotowy. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Wrócił do teraźniejszości? Tak. I jak się czuje w swoim ciele fizycznym? Przestrzeń nie istnieje, istnieje tylko on. Tam nie ma nic poza nim. Wolny, bez ograniczeń. Wolniona głowa, myśli, słuch, wzrok,
odzyskanie zmysłów, czucia w palcach. Czuję ziemię pod stopami. Wielka radość w stopach. Radość w stopach, że chodzę. Że mogę biec. Że mogę mówić, śpiewać wszystko. Jak siebie widzi w swojej przyszłości? Pierwsze, co zobaczyłam, to takie wyprostowanie. Głowa do góry. Dumny z siebie. Asertywny. Uśmiechający się i żartujący ciągle. I co zrobi ze swoim ciałem fizycznym? Będzie działać? Będzie tworzyć? Tak. Mam takie poczucie. Takie coś mi przyszło na początku, kiedy jego ciało fizyczne opowiadało punkty, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem i bardzo znudzonym. I w związku z tym wiele rzeczy dzieje się w jego fantazji, w jego umyśle, nie w planie fizycznym. Widzę majsterkowanie. Przełożenie cokolwiek. Tej, chciałabym, żeby odzyskał ciekawość i pasję do życia fizycznego. A po życiu fizycznym będzie robił, co zechce. Będzie całkowicie wolny do tego, żeby tworzyć tam. Jest gotowy zainwestować siebie w ten wymiar, dopóki jest w tym wymiarze. Tak. Rozpalić ten ogień do życia, do doświadczania tutaj. To też jest bardzo ciekawe. Przecież gdyby to nie było ciekawe, dusza by się nie wcielała. To jest właśnie przygoda dla duszy, życie. A teraz już wie, kim jest. Zna swoją moc. Wie, że ma za sobą ogromną historię. Nie tylko na ziemi. Gotowy na to, żeby być tu i teraz. Dla siebie. Dla swojego ciała fizycznego. Tak jest, gotowy. Zharmonizował się. Tak. Dobrze. Czy chciałby zaprosić swoją żonę i rodziców? Tak, oczywiście. Zaprosił i prezentuje się jako bardzo niezależna, asertywna istota. Tylko niech im przekaże informacje, nic więcej. Tak, żeby każdy mógł skorzystać z tego, co potrzebuje. Nic więcej. Każdy ma wolną wolę. I zrobił to. Świetnie. Jest coś, co ktoś chciałby do niego powiedzieć lub on do kogoś? Nie, nie ma czegoś takiego. W takim razie niech wrócą do siebie. Nazywamy to potocznie przestrzenią. Ale chodzi nam o to, żeby każdy wrócił do siebie, uwewnętrznił się na powrót. Wronek jest sam? Sam ze sobą? Tak. Czy jest coś, co chciałby powiedzieć do swojego ciała fizycznego? Mówi coś takiego, że istnienie jest iluzją, którą możemy stwarzać. Coś takiego. Czyli jesteśmy stwórczy tutaj na ziemi. Nareszcie. I czy jest gotowy tworzyć na ziemi, w materii? Tak. To jest jego kreacja. To jest ten świat, który powinien kreować, ulepszać, usprawniać swoją obecnością. Właśnie budować pomniki fajnych rzeczy. Nie w sensie pomniki, takie pomniki, tylko poprzez swoją codzienną działalność.
stawiać te Dokładnie. pomniki. Gotowy? Gotowe. Dobrze. W takim razie, Ewelinko, Bronek jest w sobie, przy sobie, uruchamia cały swój potencjał, tak żeby jego ciało odczuło. A ty rozłączasz się ze wszystkim i ze wszystkimi. I wracasz do swojej przestrzeni, do swoich częstotliwości. Mam na myśli, oczywiście przestrzeń mówię o tobie samej. Wracasz do siebie. Jesteś w sobie, przy sobie i dla siebie i uruchamiasz cały swój potencjał. I wszystko w tobie zaczyna wibrować tą harmonią, jednością, spójnością. Jesteś dla siebie absolutnie wszystkim. I na jeden podnosisz sobie jeszcze swoje częstotliwości, czujesz swoją radość, miłość, szczęście, szacunek, akceptację, czułość i ciepło, i bezpieczeństwo, i moc, i kreatywność, i sprawczość. I na dwa to cudowne uczucie bycia sobą przenika już całe twoje ciało fizyczne i każda komórka się regeneruje, rewitalizuje. I czujesz się piękna, młoda, zdrowa, mądra i tak doenergetyzowana, że chcesz wracać. I na trzy wracasz i otwierasz oczy. I dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz, Ewelinko? Dobrze, dziękuję bardzo. Super. Bronku, wrócisz mikrofonem? Okej, okay, jesteśmy. Spokojnie. Jesteś, słuchamy cię. Ewelinko, do ciebie. Naprawdę jesteś mistrzem w tej sprawie. To dla ciebie naprawdę duże, duże uznanie. Potrafisz wejść, opisać, uzdrowić. To się nie, liczy. Uzdrawiasz ty. Przepraszam, my nie uzdrawiamy. Dobrze, zgoda, uzdrawiacie zgoda, się zgoda. Sami. Zgoda, ale potrafi podejść do tego problemu i go pokazać. Tak, to prawda. Milena, naprawdę ta sesja była na 4 albo 5 złotych medali. Dziękujemy, ale to dla ciebie, kochany. Dla ciebie. Tak, ale słuchaj, ale jakbyś ty tego tak nie poprowadziła, to by tego tak, to by to tak nie wyszło. Dlatego no... Ale to ty się widzisz, przeprowadziłeś. Z naszą no, oczywiście asystą. Pomocą. Ale ty. No ale widzisz. Więc medale są dla ciebie, kochany. Jak zaczęliśmy sesję, to takie mnie zimne dreszcze przechodziły. Jak potem doszliśmy do tego, że ten tam siedzi w środku, coś ten mi go robak. Ujarzmili, poczułem ciepło. Cudnie. Brawo, I Bronku. I teraz czuję się ciepły. Wspaniale. Także jest, od razu jest to. I widzisz, i mam teraz rzeczywiście odpowiedzi na to, co czułem. Gdzie byłem? Co widziałem? Widzisz, tak samo jak ta kobieta, co się uczepiła nogi. Widziałem ją. Kiedyś, to nawet wiesz, śpię i nagle czuję, że są jakieś energie koło mnie. Otwieram oczy, ja ją widzę. Podłużna twarz, czarne włosy, ładna kobieta. Druga sprawa. Chodzili, manipulowali. Kilka razy widziałem, jak się po prostu czuję, że ktoś jest. Otwieram oczy i widzę, siedzi koło mnie dwóch facetów z laptopami i coś tam manewrują. Kombinują. Widzisz, to dużo, dużo mi było dawanych takich sygnałów, że coś się dzieje, coś jest nie tak. No i widzisz, teraz żeśmy doszli, ten smutek i żal, widzisz, doszliśmy do tego punktu, skąd się to wzięło, jak to dawno było. Teraz jeszcze jedna sprawa. No, słucham. Ewelinko, jak prowadziłaś sesję, po twojej lewej stronie widziałem twarz. To wyglądało coś tak.
Możliwe. Mamy bardzo dużo, tak, mamy bardzo dużo tutaj wizytorów, jak robimy sesję, zdajemy sobie z tego sprawę, ale na mnie nie robi to żadnego wrażenia. Tak, ale widzisz, jak się patrzyłem na nią, tu mówi i tak dalej, z boku widzę twarz kobiety. Mam nadzieję, że się wszystko teraz ustawi inaczej i będzie lepiej. Także Ty ustawisz wszystko, tak, żeby było dobrze. Ty, nie się. dziękuję Wam za bardzo My ci bardzo smakową sesję. dziękujemy. Co robimy, Bronku, z tą sesją? No, opublikujemy.